Ojczyzna jest naszym skarbem, to nasze dziedzictwo narodowe, piękno ojczystej ziemi. Kiedy myślę ojczyzna. Te słowa Jana Pawła II były mottem przewodnim wieczoru poetycko-muzycznego zorganizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Oleśnie. Dla uczczenia stulecia niepodległości Polski w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie uczniowie zaprezentowali przepiękne widowisko. Prezentujemy taniec o rozbiorach Polski i my jesteśmy krukami, czyli będziemy złem, będziemy takim tłem, a koleżanka będzie jako Polska. Zaprezentujemy jeden utwór w zespole pod tytułem Ojczyznoma. Jest to fajne przeżycie, rozwijamy się dzięki tym, mamy kontakt z rówieśnikami i robimy to dla ojczyzny i dla szkoły. Pieśni patriotyczne, na pewno, recytacje. Myślę, że takich autorów i takich płytów, których warto usłyszeć, myślimy, że warto, żeby pamiętać o tych, którzy zrobili coś dla nas, że żyjemy w wolnej Polsce w tej chwili. Celem tej imprezy jest zaprezentowanie ludziom całej historii Polski przez to, jak przez 123 lata nie było jej na mapie Polski i dopiero 11 listopada 1918 roku odzyskała niepodległość. Jest to bardzo ważne, aby uświadomić to ludziom przez muzykę i poezję. Już od 3 lat organizujemy Wieczór Poezji i Muzyki i tym razem tematem tego naszego wieczoru jest ojczyzna. Z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, stulecia odzyskania niepodległości, postanowiliśmy w jakiś sposób to uczcić i zorganizować taki właśnie koncert temu poświęcony. Żołnierze walczący o niepodległość służyli ojczyźnie bez względu na okoliczności. Wiele osób oddało swoje życie, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju i porozumiewać się w ojczystym języku. Mieszkańcy Olesna pamiętają o tym, wykazując się patriotyzmem, szacunkiem i umiłowaniem ojczyzny. Każdy z nas może być patriotą. Nie wstydzić się przede wszystkim swojego narodu, kraju. Patriota to człowiek, który na pewno przyznaje się do ojczyzny, także za nią walczy. Myślę, że każdy, kto dba o to, żeby było tak jak jest i który nie szuka konfliktów bez przyczyny i który dba o Polskę. Każda osoba, na której ważna jest sprawa jego ojczyzny, ma kochać po prostu swoją ojczyznę i dbać o jej dobro, to być na niej najważniejsze. Poczucie silnej więzi emocjonalnej i społecznej z narodem, jego kulturą i tradycją można okazywać w różny sposób. Koncert był doskonałą okazją do refleksji na temat naszej historii. Pragnieniem każdego z nas jest, by Polska była zawsze wolna i piękna, i każdego dnia lepsza, a my, żebyśmy byli dumni z tego, że jesteśmy Polakami.